Krystyna Sibińska i kolejny program z cyklu Gorzowski Bohater. Dzisiaj naszą bohaterką jest Aleksandra Szymaniak. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Chciałoby się powiedzieć pisarka, no bo przecież jesteś już, wydałaś już jedną książkę. Może nie ty wydałaś, ale napisałaś i jedna książka już ujrzała światło dzienne. Tak. Kolejna już jest w trakcie. Przygotowaniu. W zamyśle ma być to trylogia. No ale może rozpocznijmy od początku. Skąd u ciebie taka chęć, potrzeba, pomysł na to, żeby pisać? Chyba przede wszystkim książki, same książki, bo jak już zaczęłam czytać tak więcej, to potem ten głód przybywał i przybywał. I nie tylko ten głód czytelniczy, ale też te historie, które sama chciałam przeczytać, jakby ciężko było mi je znaleźć i one się tak tworzyły w głowie. I potem ten głód przeszedł w coś całkiem innego, więc stwierdziłam, że a czemu nie? Czemu nie? Spróbować. Sama sobie napiszę książkę, tak, prawda? Tak, dokładnie. Chociażby po to, żeby móc ją sobie tak przeczytać, dla samej siebie, dla własnej przyjemności. No i tak zaczęłam pisać, ale potem jakby moja mama... Od razu mama... myślałaś o wydaniu książki, czy pisałaś do szuflady, czy pokazywałaś to komuś? To znaczy nie, najpierw pisałam do szuflady, ale na przykład większość na przykład autorów mówi, że woli to utrzymać w tajemnicy przed na przykład bliskimi i pisze gdzieś tam w tajemnicy przed wszystkimi, tak tylko dla siebie. A u mnie natomiast wszyscy wiedzieli, no bo skoro to moja pasja, no to czemu miałabym się tym nie dzielić? Tak samo z pasją do książek, prawda? A czemu akurat taka tematyka? Nie można pisać, nie wiem, bo to jest takie fantazy, to jest takie trochę bajka, trochę jest inspiracji z Harry'ego Pottera. No i przecież można pisać też o innych rzeczach, prawda? Tak, jasne, że tak. Natomiast ja zaczęłam ten slatron pisać, jak miałam 13-14 lat i mówię, że gdzieś tam, jak czytałam te wszystkie książki, to faktycznie nawet z czystego przypadku wpadnie do głowy jakiś pomysł, ale potem jednak gdzieś czytelnik chociażby, bo autor raczej sam tego nie potrafi zauważyć, bo to czasami faktycznie wyjdzie z przypadku, że gdzieś tam faktycznie ta inspiracja jest, tak jak pani mówi, inspiracja Harrym Potterem i faktycznie niektóre recenzentki pisały, że gdzieś tam ta inspiracja była, albo chociażby Pamiętniki wampirów, których ja wcześniej nigdy nie oglądałam. I to też wychodzi z czystego przypadku po prostu. Teraz raczej tych książek, szczególnie młodzieżowych, mam już więcej za sobą, wiem czego się wystrzegać. Też jestem w tym bardziej doświadczona, w tym świadku właśnie tym czytelniczym, książkowym, wydawniczym, więc jednak teraz wiem, czego się wystrzegać, czego unikać. Mam nadzieję, że z tą książką będzie inaczej, jednak gdzieś te inspiracje odejdą i pozwoli mi to stworzyć coś nowego, bo tutaj jest jednak mieszanka gatunkowa. Zaczynasz od tytułu, czy najpierw piszesz, a potem mówisz, a taki tytuł do tego pasuje? Czy slatron był od początku? Czy od początku była czarna róża? Nie, z tytułami mam zawsze ogromny problem. I raczej najpierw piszę to, co mam w głowie. Ewentualnie najpierw robię plan, robię rozeznanie w temacie, a dopiero potem piszę i myślę nad tytułem. Jednak ten tytuł czasami nie chce gdzieś tam do głowy wpaść i trzeba dużo kombinować. I tak było w przypadku jednak slatronu i tej. Dlatego te tytuły może mogą brzmieć tak trochę dziwnie. Uczysz się tego pisania w bardzo ciekawym miejscu. Tak. Jak tam trafiłaś? Opowiedz, co to jest, co tam robisz i skąd pomysł akurat na taki, a nie inny uniwersytet? Ja studiuję w Wielkiej Brytanii, na Bangor University. Jest to małe miasto w północnej Walii, a kierunek, jaki sobie wybrałam, to kreatywne pisanie z literaturą angielską. No, kierunek chyba nikogo nie dziwi, tak mi się wydaje. Natomiast jeśli chodzi o uniwersytet, to przede wszystkim do Wielkiej Brytanii ciągnęło mnie już od dawna. Jednak nigdy nie miałam odwagi spróbować, bo przede wszystkim nie wiedziałam jak. A poza tym mój angielski
był taki przeciętny i dopiero w tej trzeciej klasie liceum przycisnęłam mocniej z nauką. I jednak się udało. Spośród 5 uniwersytetów, które na początku sobie wybrałam, został ten jeden. Głównie ze względu na lokalizację i na to, że ten kierunek, sam kierunek jest jednym z jakby najwyżej ocenianych w Wielkiej Brytanii, jako Creative Writing and English Literature. Nie bałaś się jechać, bo jechałaś sama przecież, tak? Nowy świat, nowi ludzie, nowe zajęcia w ogóle, wszystko nowe. Tak, ja się ogromnie bałam, ale z drugiej strony chciałam sobie i też może trochę innym udowodnić, że jestem samodzielna, że jestem odważna i że walczę przede wszystkim o swoje marzenia, bo jednak tak było. I jednak dążę do swoich celów i jeśli już sobie coś postanowię, to zazwyczaj tak będzie. Nie to, że idę po trupach do celu. Bardziej chodzi o tą taką konsekwentną pracę małymi kroczkami. Tak też było w tym przypadku i był ten strach, był stres, ale jednak udało się go przezwyciężyć i teraz spełniam marzenia, jakby nie patrzeć. To jest taką nagrodą. Piszesz więcej po polsku czy więcej po angielsku? Raczej więcej po polsku na razie. Natomiast głównie po angielsku jeszcze piszę na zaliczenia, jeśli mamy jakieś, znaczy mamy na studiach, tak? Natomiast gdzieś tam miałam ten moduł właśnie o pisaniu powieści i już powoli zaczęłam pisać tą swoją pierwszą powieść po angielsku. I to też była taka trochę motywacja, żeby wymyślić coś nowego i ruszyć z tym dalej. Więc myślę, że kiedy te główne moje polskie projekty, które jednak są w trakcie wydawania, przejdą trochę dalej, już zostaną zrealizowane, to wydaje mi się, że może zrealizuję też ten projekt angielski. Mówisz właśnie o wydawaniu, o tych projektach. Samo napisanie, oczywiście trzeba mieć pomysł, trzeba mieć czas, trzeba mieć tę fantazję, umiejętność pisania, ale to nie wszystko, bo przecież jest później jeszcze cała rzesza takich prozaicznych rzeczy, jak właśnie znalezienie nie wiem, jakiegoś korektora tekstu, grafika, okładka, no i oczywiście samo wydawnictwo. Kto ci w tym pomaga? Jak się do tego zabrałaś i jak to się potoczyło? Na początku jako taka niedoświadczona bardzo osoba, totalnie zielona w tym świecie wydawniczym, świecie książkowym. Jakby nie wiedziałam, że sam autor ma możliwość zgłoszenia swojego tekstu do jakiegokolwiek wydawnictwa. Bardziej myślałam, że jest na odwrót, że to wydawnictwo poszukuje autorów gdzieś tam w internecie, czy po znajomościach może. Nie pamiętam już kto dokładnie, ale ktoś mi powiedział właśnie, że jest inaczej, że można samemu wyszukać na stronach wydawnictw, są takie zakładki dla autorów, gdzie są wytyczne i autor może przesłać do wydawnictwa swój maszynopis i na przykład jeszcze streszczenie, opis, wiadomo, takie dodatkowe materiały. No i czeka na odpowiedź. Ja zrobiłam podobnie. Jakby też byłam, z tego względu, że byłam niedoświadczona, nie sądziłam, że powinnam zgłosić to do większej ilości wydawnictw. Zgłosiłam do jednego, które odezwało się z odpowiedzią pozytywną. Jednak musiałam... Czyli się spodobało. Tak, ale musiałam włożyć w to pieniądze. Potem jednak się dowiedziałam, że jeśli wydawca faktycznie mnie chce, to nie powinien jakby brać ode mnie za to pieniędzy, tylko tym modelem tradycyjnym powinien mi tę książkę wydać. Dlatego też ten Slatron stoi, tak mi się przynajmniej wydaje i trochę ruszyłam z tą drugą serią, trochę inną ścieżką i miejmy nadzieję, że ta okaże się tą dobrą. Wspomniałam o grafiku, bo książka z obrazkami, to powiedzmy jest oddzielny rozdział, bo to jest, ale chociażby strona tytułowa, chociażby właśnie kwestia tam powiedzmy wyglądu strony i tak dalej. Ktoś musi też to wymyślić. Rozumiem, że miałaś na to jakiś wpływ, czy to wydawnictwo ci zaproponowało? Akurat chyba w
obu, w przypadku obu książek miałam ten wybór. Konsultowałam się z grafikami w sprawie okładki, mówiłam o swoich oczekiwaniach, czy mam jakiś pomysł, czy właśnie coś konkretnego chciałabym mieć na okładce, jak to ma wyglądać. W przypadku jednak tej drugiej okładki też wydawnictwo miało swoje wymagania. Natomiast obydwie przeszły moje najśmielsze oczekiwania. I bardzo mi się podobają, więc no, proces wydawniczy jednak, mówię, jest długim procesem i to składa się na różne etapy. Nie. Jestem teraz po tych tylu latach, jestem naprawdę cierpliwą osobą. Wiesz, jak słyszę, jak ty mówisz, jestem po tylu latach, ja nie będę tutaj podawała rocznika, ale jesteś bardzo młodą osobą, a czasami mówisz właśnie tak jakby, och, to ja już mam tyle. Może nie, jestem nie wiadomo jak bardzo doświadczona, bo nadal popełniam błędy, nadal nie wiem wszystkiego, tak? Jednak no, piszę od 13 roku życia, wydałam w wieku 16, teraz mam 20, więc to parę lat, w których jednak udzielałam się cały czas gdzieś tam w internecie, jakby rozmawiam z różnymi autorami, jestem w grupie literackiej, też studiuję ten kierunek, więc poniekąd już coś tam wiem, jakby nie chcę się, wiadomo, nie wiem, nie uważam się za osobę zarozumiałą czy coś, tylko po prostu czegoś się nauczyłam i to też to też jest wynik tego, że co nieco wiem na ten temat. No, a jak czytasz książki, to teraz wybierasz pod takim kątem, że mogą być dla ciebie inspiracją. Czy po prostu masz ulubione swoje książki albo tematy, do których wracasz i one są zupełnie inne niż to, co ty piszesz? Raczej trudno mi odpowiedzieć na to pytanie w sumie, bo czytam różne książki. Trochę jakby dla młodzieży, głównie jednak dla młodzieży. Romanse, fantastykę, może trochę jakby tego thrilleru, tak? I czy ma jakiś wpływ? No trochę ma, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałam, gdzieś tam te pomysły rodzą się w głowie na książkę, którą sama chciałabym przeczytać, z wątkami, które sama chciałabym przeczytać. I po prostu stwierdzam, cały czas jest tak samo, że trzeba to napisać, chociażby dla samej siebie, żebym ja mogła gdzieś tam potem do tego wracać. A jak myślisz, wracać. Bo mówisz teraz o książkach dla młodzieży, bo sama jesteś młoda, czy będziesz pisała dla młodzieży, czy z wiekiem będzie ci się to zmieniało? Trudno powiedzieć, tak samo. Jakby już teraz widzę, że poniekąd to się zmieniło, bo jednak Slatron jest dla tej młodszej młodzieży bardziej skierowane, do młodszej młodzieży. Teja natomiast już jest dla tej starszej. Sama bohaterka jest już studentką, więc jednak Teja to gdzieś tak jakby dla osób w moim wieku. Trochę podobna do ciebie. Tak, więc może troszeczkę tak, więc może to faktycznie z wiekiem będzie się zmieniać, chociaż ostatnio myślałam, żeby wrócić do, zresztą mam pomysły w głowie na powieści dla młodzieży i zastanawiam się, czy by do tego nie wrócić, bo jednak ten gatunek to gdzieś tam chwycił mnie mocno za serce i mam do niego duży sentyment. A tymczasem, jak mówimy o powrotach, no taki mamy czas, że jesteś tutaj i studiujesz zdalnie, ale ciągnie cię z powrotem, żeby być wśród swoich znajomych, wśród swoich kolegów, studentów. I co? Te kontakty dzisiaj są trochę utrudnione, prawda? No niestety tak. No nie możemy się spotkać i jakby normalnie też nie tyle co gdzieś tam poza uniwersytetem, ale też na samych zajęciach, bo te zajęcia, jak sama zwróciłam na to uwagę, gdzieś tam mają tą swoją taką atmosferę, taką przyjazną, taką ciepłą. Wszyscy się znają, bo to są małe grupki gdzieś tam na zajęciach właśnie tych praktycznych. I jednak brakuje tego kontaktu. Online jednak jest trochę ciężej się porozumieć. Natomiast mam poza tymi studiami, poza zajęciami kontakt z osobami, które tam poznałam. Chociażby przyjaciółka, która też jest Polką, z Katowic pochodzi. I nadal trzymamy ten kontakt, więc z jednej strony tutaj tak, jest ten kontakt utrudniony, bo chciałoby się już spotkać twarzą w twarz. Z drugiej strony staramy się jednak gdzieś tam kontaktować od czasu do czasu.
A my co? My czekamy na to, co się wydarzy, to, co zostanie wydane wkrótce, tak? Rozumiem, bo kiedy będzie premiera? Jeszcze nie znam daty premiery, niestety. Przez pandemię zostało to troszeczkę opóźnione. Natomiast jestem w trakcie procesu wydawniczego, ostatnio on ruszył, więc miejmy nadzieję, za parę miesięcy ta książka już się ukaże. Natomiast w internecie, na moich profilach, na Facebooku czy na Wattpadzie, to jest taki portal dla autorów, gdzie też również się udzielam, zostały opublikowane fragmenty darmowe, które można sobie śmiało przeczytać. Pierwszy, drugi, trzeci rozdział tej najnowszej powieści. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany w tym momencie, to serdecznie zapraszam, można sobie zapraszamy zapytać. I czekamy na to, co zostanie wydane i oczywiście kontynuację. Bardzo Ci dziękuję. Ja również dziękuję. Trzymamy kciuki. Dziękuję. Trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że wszystkie Twoje zamierzenia i plany się spełnią, a my będziemy Tobie kibicować. Dziękuję bardzo jeszcze raz za zaproszenie i za oglądanie.